Dalej będziemy jeszcze mówić na temat sztuki. A teraz poproszę mojego współprowadzącego, pana Stanisława Niedzielę, o przedstawienie założeń programowych Stowarzyszenia Artystyczno-Kulturalnego. Jak pani Ela Nowicka, dyrektor biblioteki, organizuje różne koncerty, to tylko się śpiewa albo gra. Natomiast my za dużo chyba mówimy, ale niestety jest to inauguracja i w tym pierwszym razem będziemy mówić, musimy się wytłumaczyć, po co państwa tutaj ściągnęliśmy. Jednak rozpoczynanie jakichkolwiek działalności od, potocznie mówiąc, pompy, to jest duże ryzyko i my to wiemy, że to jest ryzyko. Zależało nam jednak na tym, aby naocznie sprawdzić, jak wygląda potrzeba angażowania się na polu kultury. Zastosowaliśmy taką metodę poznania polegającą na oglądzie tego, co bezpośrednio jest dane, czyli doświadczenie. Doświadczenie kultury poprzez wydarzenie polegające na spotkaniu pomiędzy artystą i odbiorcą. Dlatego zaprosiliśmy artystów z Dopiewa, Podłoziń, Konarzewa, Skórzewa, Dopiewca. Zasadniczo wszyscy wiemy, że oni są w tym 20-tysięcznym tłumie mieszkańców gminy, ale dopiero właśnie spotkanie z nimi staje się wydarzeniem, czyli tym doświadczeniem sztuki, doświadczeniem estetycznym. Tak powstała właśnie myśl tworzenia Forum Kultury Lokalnej. Jako stowarzyszenie zamierzamy wejść właśnie w ten tłum tych artystów, ten 20-tysięczny tłum artystów, instytucji, w krajobraz różnorakich działań kulturalnych i artystycznych, aby współtworzyć coś na wzór rzymskiego forum lub greckiej agory. Rzymskie forum to miejsce spotkania się ludzi, ale to również targ, giełda, debata. Forum to przestrzeń, bez uprzywilejowania kogokolwiek, bez dogmatyzmów myślowych, demagogii czy rozgrywek bieżącej polityki przez małe lub duże P. Ma to być przestrzeń, platforma, z tą platformą też nie przesadzajmy, na której obecne już inicjatywy mogłyby się wypowiedzieć, zaprezentować i skonfrontować. Działalność naszego stowarzyszenia zamierzamy skupić wokół trzech idei, trzech takich wartości. Pierwsze, odkrywanie i utrwalanie tożsamości kulturowo-historycznej na poziomie lokalnym. Nie można mówić o kulturze bez odniesienia się do przeszłości. O tym słyszeliśmy wspaniały wykład. Pierwszą propozycją, którą chcemy przedstawić państwu, to powołanie do życia czasopisma o tematyce historycznej. Mógłby to być rocznik. Niekoniecznie musimy osiągnąć poziom uniwersytecki. Chodzi o periodyk popularyzatorski, ciekawy i przystępny w swojej formie i treści. Z jednej strony byłby to miejsce, czyli forum dla tych, którzy posiadają wiedzę w tym zakresie, historyków, hobbystów, pasjonatów historii, a z drugiej strony dla mieszkańców będzie to źródło wiedzy historycznej podanej w formie skondensowanej w jednym miejscu, zatem o łatwym dostępie. Będziemy się starać przekonać do tego pomysłu różne środowiska w naszej gminie, w tym władze gminne, tę ustawodawczą, jak i tę wykonawczą. Ale myślę, że po spektaklu, który zakończy dzisiejsze spotkanie, to nie będzie tak źle. Przedstawiamy ten temat do dyskusji i zachęcamy zainteresowanych do wzięcia udziału w tym projekcie. Drugi obszar naszego działania to tożsamość kulturowa tu i teraz na poziomie lokalnym. Już dzisiaj cytowany Zbigniew Herbert napisał w jednym z swoich wierszy, czy używanie tych samych przekleństw, podobnych zaklęć miłosnych, i czytanie tych samych lektur szkolnych to już jest przesłanka wystarczająca,
aby odczuwać tożsamość i odrębność narodową. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach jest za ważne, zwłaszcza w gminie, gdzie ponad 50% to mieszkańcy napływowi, aby definiować siebie, swoją odrębność w szerszym kontekście wspólnoty narodowej europejskiej. Wśród nas żyje wielu dojrzałych artystów, ale również są rzemieślnicy, ludzie pielęgnujący ciekawe pasje. Razem z nimi będziemy szukać odpowiednich form prezentacji ich dorobków. Bowiem dopiero spotkanie artysta, miłośnik sztuki tworzą tożsamość kulturową. Dalej istnieje wiele inicjatyw w naszej gminie o charakterze kulturalnym, organizowanych w szkołach lub w ramach działalności różnych grup artystycznych i stowarzyszeń. Często te wydarzenia są jednorazowe, dostępne tylko dla ograniczonej liczby widzów. Zatem drugą naszą konkretną propozycją jest organizowanie każdego roku tzw. dni Forum Kultury Lokalnej. Innymi słowy, w przyszłym roku chcemy zorganizować podobny wieczór jak dzisiaj, może bardziej rozbudowany, z występami artystów, którym towarzyszyłyby na przykład kiermasze różnorodności, aukcje. Dzisiaj mamy tylko wystawy, ale w przyszłości moglibyśmy zorganizować też, czy chcemy zorganizować kiermasze tych dzieł sztuki. Dzisiaj tylko pokazujemy. Następnym ideą i wartością to są młodzi artyści w naszej gminie. Możemy to nazwać mecenatem. Nie wiem, czy będziemy w stanie fundować stypendia, ale jest wiele innych form wsparcia młodych, utalentowanych ludzi. W gminie, w naszej gminie są wspaniałe inicjatywy, aby wspierać sportowców, młodych sportowców, nawet zostały nadane pierwsze stypendia. Jako stowarzyszenie będziemy myśleć również w tym kierunku, aby wspierać młodych, naprawdę utalentowanych artystów. Zamierzamy również dołączyć do grona tzw. lokalnych mediów elektronicznych. Na razie zarezerwowaliśmy domenę o nazwie www.dobiewosk.org, adres info@dobiewosk.org. Strona jest w budowie, portal ten będziemy tworzyć oczywiście w duchu Forum Kultury Lokalnej. Myślę, że oprócz informacji o wydarzeniach i osiągnięciach kulturalnych na terenie gminy, będziemy starali się, aby było to miejsce przeznaczone do publikacji różnych form twórczości literackiej, debiuty, publikacje na przykład młodych poetów, pisarzy, młodzieży. Myślę, że każdy z Państwa będzie mógł również zadebiutować. Dopiero w końcu trzeci aspekt naszej działalności. Wymiana kulturalna pomiędzy gminami partnerskimi, o czym mówiła Pani Prezes. Trzeci wymiar działalności stowarzyszenia związany jest z wymianą kulturalną pomiędzy gminami. Dopiero po doświadczeniu kultury lokalnej powinniśmy przejść do współpracy również ze stowarzyszeniami z gmin Francji i Niemiec, aby dzielić się i pokazywać nasze autentyczne doświadczenie. Można powiedzieć, że w tym zakresie już rozpoczęliśmy pewną współpracę z francuskim stowarzyszeniem Skogle. Między innymi pracujemy nad przygotowaniem wykładów na temat niektórych zabytków w Francji i w Polsce. Takie wykłady będą zrealizowane za pośrednictwem wideokonferencji. Jesteśmy w trakcie przygotowania 3 prezentacji multimedialnych o zabytkach Poznania Kolarzewo-Kurnik. Warto również podjąć działania, aby współpraca partnerska stawała się dla mieszkańców coraz bardziej dostępna. Szukać rozwiązań, aby coraz większa liczba mieszkańców podejmowała własne działania w ramach współpracy partnerskiej. Być może uda nam się zorganizować ciekawą wycieczkę w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Francuskim. Szanowni Państwo, nie chodzi o to, aby w gminie Dopiewo stworzyć Broadway albo scenę narodową. Nie chcemy też i nie mamy takich ambicji, aby wchodzić w kompetencje biblioteki, Centrum Kultury, ani innych organizacji. Wprost przeciwnie. Chcemy być inicjatywą oddolną i otwartą na propozycje tak od artystów, jak i odbiorców kultury. Do realizacji tych zamierzeń potrzebne są środki, ale nade wszystko ludzie.
Na początku mówiłem o przestrzeni, trochę o znaczeniu metaforycznym. Pan Maciej Poprawski mówił, że nie zawsze są te miejsca tak istotne. Niemniej jednak wydaje się, że są bardzo ważne. Aby te przestrzenie fizyczne przeznaczone na cele kulturalne były dostępne i przyjazne człowiekowi. Aby artyści i miłośnicy sztuki mogli razem tworzyć tą tożsamość kulturową gminy Dopiewa. Dziękuję.